Witam was bardzo serdecznie, z góry przepraszam, że użyłem tego nędznego syntezatora mowy, ale mnie szlak jasny trafi. Wielu z was pisało mi w komentarzach na temat uruchamiania konsoli w Dragon Age, niestety niektórzy chyba nie umieją czytać to, co się do nich pisze. Być może, że wam literki nie przemawiają do mózgu. Większość problemów można znaleźć na różnych forach w internecie, tyle że niekiedy ludzie są tak leniwi, że nie chce im się szukać. A szkoda, więc postanowiłem, że zrobię filmik i pomóc wam rozwiązać niektóre problemy. A jak nie pomogę, to od czego jest wujek Google? Dobra, zacznijmy od najczęstszych pytań. Ej, bo mam problem, zawiesza mi się gra, gdy włączam konsolę, ona mi się w ogóle nie pokazuje, a zrobiłem wszystko jak trzeba było. Pomóż please, co mam teraz zrobić? Bylowik 177. Najpierw radzę poprawić nieco ortografię, a wracając do sprawy, jeśli klikasz tylde i gra ci się zawiesza, to znaczy, że konsola działa, tyle że jej nie widać. Wystarczy, że wpiszesz jakiegokolwiek bzdyta i naciśniesz Enter, to ładnie się gra odetnie i będziesz mógł spokojnie grać, a jak już naprawdę na tych kodach ci zależy, to naciśnij po prostu tą tyldę. Wpisz run script, to u góry powinny się pojawić te białe literki, a jak się nie pojawią, to się tym nie przejmuj i wpisuj bardzo dokładnie ten kod. Należy pamiętać, że duże i małe litery też się liczą. Widzicie tutaj mojego bohatera, trochę nieogarnięty jak widać. Dobra, ale to nie o tym miałem mówić. Tutaj podaję przykład. Uruchamiam konsolę za pomocą tyldy. Gra mi się zacięła. Wpisuję runscript i jak widać białe literki u góry się pojawiły. No, to znaczy, że konsola działa. Naciskam Enter i wszystko powraca. Można się ruszać, zabijać, patrzeć, obracać się, gwałcić i kto wie co tam jeszcze. Dobra, następne pytanie. Ja nie mam The Origins Exe, mam tylko zwykłe The Origins, proszę o pomoc, by ma na co urn. No to sobie miej tego The Originsa, to samo co The Origins Exe, stwórz skrót do niego, zmień co masz zmienić i uruchom grę. Zrobiłem wszystko tak samo i nie działa, zamiast konsoli wyświetla mi się cała klawiatura, a gra całkowicie się zawiesza. Bythemalib 00. Mówiłem już wcześniej, to dobrze, że ci się zawiesza i to znaczy, że wszystko poprawnie działa. Jak ci się zawiesi, wpisz kod, naciśnij Enter i wszystko będzie dobrze. Witam, ej, mam takie pytanie i bardzo proszę o odpowiedź. Gdy wpisuję runescript adxp, to po 25 levelu nie dochodzi, czy to normalne? I czy da się coś z tym zrobić? Bythem Radiomy. Nie powiem, że mi się to przed ostatnie zdanie z niedochodzeniem skojarzyło, ale dobra, powiem tobie tak, 25 level to maksymalny poziom w Dragon Age, nic z tym nie zrobisz. Jak wybrać profesję i rozwinąć do końca postać, jeżeli na początku za pomocą kodów skoczyłem na 25 poziom, a teraz nie zbiera mi już doświadczenia i nie wyskakuje ekran z rozwinięciami zdolności i tak dalej. BOL VISO 1. Jak już mówiłem, 25 level to maksymalny poziom, nie zbiera ci doświadczenia, bo jeśli masz już na maksa poziom, to czemu nadal ma ci zbierać niepotrzebne doświadczenie? Nie wyskoczy ci już ekran ze zdolnościami. Trzeba było pomyśleć wcześniej i rozplanować sobie jakoś wszystkie umiejętności. Nie można mieć wszystko na najlepsze, bo co by to była za gra, tym bardziej z kodami. A co do profesji, to też raczej ich już nie zmienisz. Czy ma to znaczenie, jaka wersja gry? Bypiekutoid 012. No chyba nie. I to chyba byłoby na tyle. To były takie najczęstsze pytania. Jeśli nie znalazłeś tutaj odpowiedzi, polecam Google. No chyba, że już musisz napisać w komentarzach, to pisz. Dzięki za uwagę i jeszcze raz przepraszam za ten syntezator.